Cześć, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku widzicie dwie rurki i zegar. Czyli będziemy kombinować pomiary ciśnień. A mianowicie chcę Wam pokazać jedną rzecz. Jak podłączyć na stałe zegar ciśnienia mikropompy. Nie mam tutaj przewodu. Przewodu hydraulicznego nie mam. Ze względu na to, iż musimy dopasować długość przewodu taka, jaka jest nam potrzebna. Ja tutaj sobie pozwoliłem przynieść przewód i przewód. Rurki dokładnie. Zaraz będę powiem Wam co i po co i dlaczego. Jak podłączyć ciśnienie na stałe i co będziemy mierzyć. W Ursusie mamy zegar odciśnienia oleju i ciśnienia powietrza. Są dwa podstawowe zegary. Nie w każdej wersji. Niektóre miały na czujnik, niektóre miały ciśnienie na zegar. Ale to pomniejsza o większość. Dzisiaj zajmiemy się pomiarem ciśnienia mikropompy. Mikropompa, czyli pompa wzmacniacza momentu, jest, tak to się nazywa, jest odpowiedzialna też za przedni napęd w wersji 4x4 i za przekaźnik. Wielu Was kombinuje, jak podłączyć zegar. Najprostszą rzeczą, taką najbardziej prostszą rzeczą jest wpięcie się w czujnik oleju znajdujący się na pokrywie skrzyni biegów w serii ciężkiej. Tam jest gwint 10x1, należy wkręcić redukcję. On, z tego co ja pamiętam, on jest delikatnie pod kątem, chociaż mogę się mylić. Tam jest gwint 10x1, wkręcamy redukcję, gwint, 10x1 na M12, najprościej, bo większość zegarów ciśnieniowych jest na M12 w skali do powiedzmy 25 barów, no jest na M12, ale żeby nie kombinować i w miejsce czujnika nie wyrzucać, bo można pokombinować trójniki, złączki, cudować, zwiedzać. Można zrobić to, nie wiem czy w tańszy sposób, na pewno w prostszy. Ze względu na to, iż nikt nie patrzy non-stop na zegary. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest i zegar, i kontrolka. Bo jak się kontrolka zapali, no to coś już trzeba zadziałać, trzeba zaświecić. Tutaj zapali się lampka w głowie, zaświeci się coś i będziecie wiedzieli, że coś jest nie tak z układem. Czy to będzie silnik, czy to będzie cokolwiek innego, zasada działania jest ta sama. I teraz prosta sprawa. Tu mamy rureczkę, poczekajcie, teraz o tak sobie zrobię. Rureczka. To jest rureczka od mikropompy ciśnieniowa. Tam jest okręcona do mikropompy. Tutaj dochodzi do pokrywy skrzyni biegów. Tutaj ta śruba przychodzi do pokrywy skrzyni biegów. I teraz, żeby było ciekawiej, to zwykły Ursus z napędem 2x4, czyli bez przedniej osi napędzanej, ma tu wkręconą śrubę. Śruba, jeżeli dobrze pamiętam, M18. O, dobra. Ha, człowiek trafić nie może. Dobra, ale weź. Tu mamy śrubę M18. Jest to przykręcone do pokrywy. I teraz co trzeba zrobić? Wywalamy
tą śrubę. Momencik, uda mi się tak ładnie wykręcić. O, udało się. Wykręcamy tą śrubę. Lecimy do pierwszej lepszej agromy. Ewentualnie telefon do przyjaciela. Czyli do nas. Kupujecie śrubę od ciągnika z wyposażenia 4x4. Taka oto śrubka. Drążona. Przelotowa. A dlaczego przelotowa? Zaraz Wam wszystko opowiem. I teraz tak. W wersji 2x4, czyli bez napędu, to powtarzam i będę powtarzał za każdym razem. Wykręcacie tamtą śrubę, wkręcacie tą śrubę i macie przelot. Tu idzie zasilanie na rozdzielacz, bo tu jest rozdzielacz pod pokrywą skrzyni biegów. Jest zasilanie, są dwie dźwignie do przełączania żółw, zając przekaźnik. I tu jest ciśnieniowy przewód. I następną rzeczą, żeby było to ciekawiej, o, pozwólcie sobie, tutaj zrzuciłem ten przewód, żeby mi się przekręcił, teraz się ładnie buja, więc o to mi chodziło, żeby był do góry. Dopasowujemy oczko. Ja zrobiłem to na oczko, ale zaraz wam tutaj zrobię małą pauzę. O, jest oczko. Małą pauzę i polecę wam to, co jeszcze coś pokażę. Dobra, wróciłem. Więc mamy tutaj te oczko. Mamy kolejną śrubę M12, gwint razy 1,5 i wkręcamy sobie w tą śrubę. Nie wiem, czy mi tak się uda teraz wam to pokazać, żeby to dokładnie zrobić. Będę się starał bynajmniej. O! Widzicie? Śruba jest skręcona. Delikatnie mamy jeszcze... O, śruba jest skręcona. Chyba uciekło mi. Zamiast wam pokazywać, ja sobie oglądam. Mamy oczko, mamy tą śrubę. Gwint M12. Tak jak widzicie. Ta śruba przychodzi w tym miejscu. Mamy oczko, wyjście na przewodzik. Coś nie chce dzisiaj współpracować. Poczekajcie. O. Mamy wyjście równolegle, możemy puścić do tego przewodu. Przewód gumowy elastyczny. Teraz najlepiej długość sobie wymierzyć i zmierzyć miejsce w kabinie. Jaki długi? Czy to 1,25 m, czy 1,5 m, czy 2 m, to już każdy musi sobie wymierzyć. Od tej śruby do zegara. Zegar, tu jest akurat firma Core. Niestety jest to ciśnieniowy do 25 atmosfer, 2,5 megapaskala, 25 atmosfer, jeżeli dobrze ten jest opisany i wyskalowany przede wszystkim. Jeszcze wam tutaj pokażę. Musiałem go sobie wyczyścić, obejrzeć, żeby nie było, że coś jest nie tak. Więc mamy tak, 2,5 MPa, 25 bar. Jest to zegar ogólnie od ciśnienia powietrza MF255. Można dostać na Allegro zegary. Kiedyś z Marcinem Stokerem szukaliśmy zegara, znaleźliśmy. Teraz nie pamiętam, czy to było od Nysy, czy od czegokolwiek. Kurde, nie pamiętam. Od jakiegoś, czy jakiejś ciężarówki może. Może od Jelcza, Stara. Nie pamiętam. Znaleźliśmy chyba, że wiecie, Wika robi taki zegar. Z dolnym przyłączeniem to jest M12, czyli przewód będzie bez kombinacji. Wyjście do zegara. Zegar znaleźliśmy do 16 atmosfer. Wyskalowany fajnie, no ale cena przekry... 3 razy ten. Ten kosztuje około 30, tamten kosztował około 100 zł. Więc trzykrotność tego zegara. Zegar ma średnicę, jeżeli dobrze pamiętam, 60 mm. W tym miejscu można go ładnie osadzić gdzieś na pulpicie, dorobiąc blachę czy cokolwiek. Można go osadzić. Tutaj przewód mamy M12. Łączy się nam się bezpośrednio z tym oczkiem. No i mamy ciśnienie mikropomp. Od razu wam powiem taką ciekawą rzecz, że jeszcze zamiast tej śruby
Zamiast tego oczka można jeszcze się pobawić. To już wykręcam. I wkręcić nypel 12x12, kolanko. Tylko że automatycznie będzie to odstawało. Widzicie? Będzie to odstawać 3-4 cm. Zamiast to będzie ładnie sobie to w linii równo blisko szło, no to będzie nam odstawać. Każdy robi jak uważa. Jednemu podoba się córka, drugiemu teściowa. I teraz, żeby było fajniej, w wersji 4x4, już Wam pokazuję, o co chodzi. Już wróciliśmy, mała pauza, mały retusz. To sobie odkładamy. W wersji 4x4 mamy przewód, który odpowiada nam za załączanie kostki przedniego napędu. To wygląda mniej więcej w ten sposób. On tak mniej więcej sobie leży. I teraz tak. Pierwsza 4x4, czyli 1204, 914, przepraszam, 904, C385A, 904, 1004, 1204, 1604. Ten przewód miały zakończony w tym miejscu oczkiem, nie było tego wyjścia. Nie było tego wyjścia i tego przewodu na dzień dzisiejszy bez tego wyjścia tutaj nie dostaniecie. Bynajmniej ja w hurtowniach nie widziałem. Jest to tutaj zaślepione. Przychodzi korek nakrętny M14. I jak teraz wpiąć zegar? Też tutaj go wpinamy. Tylko jest troszeczkę większy problem. A mianowicie, można się pobawić znowu. I zrobić coś takiego, bo on jest ogólnie pod kątem. W ten sposób patrzy. Więc można by tu bezpośrednio założyć przewód. Prosty, niekoniecznie, bo Wam nie pozwoli kabina. Czy to będzie 1604 czy 1634, nie pozwoli Wam kabina. I dlaczego tu jest gwint, zaraz Wam też powiem. Nie pozwoli Wam kabina, trzeba założyć albo przewód z kolankiem M14, albo kolanko. Ono musi być, będzie zamontowane, jeżeli w ciągniku będziecie patrzyli, w ten sposób. Taki trójkącik się zrobi, to będzie wierzchołek. On będzie patrzył znowu w dół. Tu jest pod kątem. Montujemy tu kolanko. I stąd wychodzimy przewodem gumowym znowu do zegara, z tym, że tu będzie przewód M14, chyba że będziecie zakuwać. Nie jestem zwolennikiem zakuwania ze względu na to, że przewód seryjny, który jest robiony 50-60 sztuk, jest dużo, dużo tańszy niż pojedyncza sztuka zakuwana. Każdy, kto zakuwał przewód, to wie, jak to wygląda cenowo. I mianowicie możecie zakuć przewód na M12 z jednej strony, z drugiej strony kolanko na M14. Można pokombinować, można to sobie zrobić tak, jak Wam pasuje. Można też założyć kolano, przewód M14 i zredukować później z gwinta, z gwinta to można wypić, z gwintu M14 na M12. Pasująca złączka do zegara. Po co jest ten gwint fabrycznie? Ten gwint fabrycznie wychodził już w 1224, wychodził w 1634, 934. Nie wiem jak w innych modelach, jeżeli ktoś wie, fajnie, fajna informacja. A mianowicie ta złączka, ten przewód, ten gwint wychodzi do załączania blokady przedniego mostu. Elektrohydraulicznie, bo to blokada była załączona elektrohydraulicznie. Blokada była załączona też łącznie z wciśnięciem pedału hamulca. Załączają się przedni napęd i hamuje też przednia oś. Ale temat będziemy ten poruszać w odcinku
o blokadzie przedniego mostu. Na pewno taki odcinek zrobię, tylko muszę sobie podrukować, bo nie mam tego na miejscu. Chciałbym Wam to pokazać, omówić, jakieś informacje mam, czym to się różni, czym to się je. Będziemy na pewno do tego tematu wracać. Więc tu, w tym miejscu, w ciągnikach, gdzie nie ma blokady i wyjścia na blokadę, można wpiąć zegar. Takie zegary będą dostępne. Nie wiem, jak to cenowo będzie wychodziło, nie powiem Wam teraz ten, ale nie jest to nie jest jakiś majątek. Liczymy tutaj sobie około 60 zł, 50, 60, 60 zł, bo przewód w zależności od długości około 30, 60, no maksymalnie do 70 zł. Taki zegar z pomiaru ciśnień, w ta wersja będzie z tą rurką jeszcze, jeżeli nie będzie tej rurki tu zaślepionym, będzie tą rurkę też trzeba dokupić, ale nie pamiętam teraz ceny. Będziemy tutaj do tematu podchodzili indywidualnie, bo musimy określić się, jakie macie ciągniki, jakie macie zapotrzebowanie. I co jeszcze? Następna ważna rzecz. Jeżeli macie tutaj połączoną blokadę przedniego mostu, niestety, tu jest przewód, rurka. Mam tak to pokazać, tylko tak palcem, bo nieładnie tak pokazywać palcem, ale wam pokażę. Ona jest tak zagięta. Tak jest zagięta, więc tutaj trójnik nie wejdzie. Znowu, żeby pokombinować, bo żeby wpiąć znowu zegar mikropompy, można by spróbować od tamtej strony od mikropompki wyprowadzić przewód. No ale to by musiał być ciągnik rozjechany i zrobiony to od razu. Chyba innej fizycznej możliwości nie ma. Musiałbym jeszcze pomyśleć, bo to fatem z boku przychodzi. Temat jest do przemyślenia. Tylko muszę jeszcze popatrzeć w ciągniku, jak to wygląda. Ale ogólnie nie ma z tym większego problemu, więc jakby coś, mamy to, tu połączone. Wyjście z napędu wychodzi tu na zegar. Nie macie napędu, tylko trzeba kupić tą śrubę. Wyrzucamy, wkręcamy od napędu śrubkę z wyjścia na kolejny ten, czyli tu leje tak zwaną różnicową, można by to rzec, powiedzieć, wyjście, pyk. I będziemy się podłączali. Chociaż jeszcze muszę pomyśleć jedną rzecz. Chwila, moment. Zaraz Wam przyniosę jeszcze jedną rzecz, bo teraz wpadłem na genialny pomysł. No i oczywiście chciałem Wam pokazać, ale chciałem zabłysnąć, ale nie pykło. A mianowicie, tu jest M12. Myślałem, że to jest M14 i chciałem już pokombinować, ale niestety wyszło jak zawsze, więc tutaj nic nie wymyślimy. Ale po drodze znalazłem jeszcze jedną rzecz, która może Wam się przydać. Coś takiego. Mamy tutaj zegar do 250 atmosfer. Do 250 atmosfer. I teraz od razu mówię, zegar zegarowi jest nierówny. Ostatnio widziałem na którymś, na którejś grupie ten zegar i porównaniem z zegarem z pewnej innej firmy. Nie będę jej wymieniał, bo tu nie o to chodzi. Były różnice w pomiarach ciśnień. I teraz nie wiemy, bo taka jest prawda, więc zegary najlepiej mieć 2, 3, żeby można było sobie je porównać, wyskalować, ale są problemy takie, że była różnica około chyba 30 barów. Któryś z klientów miał i teraz nie wiadomo, czy ten zegar zaniża, czy tamten zawyża. Zaraz nie pamiętam, czy ten zawyżał, a tamten zaniżał, czy ten, nie wiadomo, który jest dobrze wyskalowany. Więc ciężko mi odpowiedzieć, nie ustosunkować się do tego. Być może, że jest walnięty, no ale ogólnie ja powiem szczerze, nie miałem z tym problemu. Podłączałem kiedyś taki zegar i to niejednokrotnie do sprawdzenia ciśnienia w tym oto pięknym sprzęcie. Podłączaliśmy już niejednokrotnie do pomiaru ciśnień, czy podłączenia oraz sprawdzenia ciśnienia w orbitrolu i nas wyniki cieszyły nas wyniki, o tak powiem. Zadowolić mogły nas jak najbardziej, więc tutaj nas nie oszukiwał. Nie wiem, ciężko mi jest teraz się ustosunkować do tamtych zarzutów, ale zobaczcie. Taki zegar powinien być w każdym gospodarstwie rolnym, na każdym warsztacie. Tak mi się wydaje, najprostszy sposób mierzenia ciśnienia w układzie hydraulicznym.
czyli zegar, złączka, wtyczka euro, wtyczka starego typu, skręcana, wciskana, najszybszy pomiar, dźwignia od podnośnika do góry. Jeszcze jedną rzecz, od razu, jeżeli tutaj już jesteśmy przy tych pomiarach, pompę hydrauliczną w serii ciężkiej Ursusa można sprawdzić bez podłączania maszyny. Jak to zrobić? A mianowicie na wolnych obrotach, gdy ciągnik ma obroty tak zwane jałowe, pół obrotu, jak to mówią, przed ukręceniem śruby, ale tutaj pół obrotu przed zgaśnięciem. Ten ciągnik musi tak sobie chodzić, pyrkać, ale żeby jeszcze chodził, ale nie zgasł. Nie podpinacie żadnego sprzętu, tylko podnosicie dźwignię na wywrót. Obojętnie, w które gniazdo, czy prawe, czy lewe, jak macie 6 i macie jakieś tam inne te, ale w każdym razie dźwignię od wywrotu podnośnika wystarczy podnieść do góry albo na dół, tak żeby poszło ciśnienie na rurki. Jeżeli tak ciśnienie pójdzie i pompa będzie sprawna, powinno ciągnik zadusić, powinien zgasnąć. Jeżeli nie zadusi, to albo pompa jest zwalnięta, albo jest gdzieś problem z ciśnieniami. I wtedy znowu trzeba, zaczynając krok po kroku, mierzyć ciśnienia, sprawdzać. Takie fajne urządzenie pomaga naprawdę. Taki zegar podejrzewam, że część już z Was ma, ale fajna, przydatna sprawa. Na pewno zaoszczędzi Wam niekiedy błędu, że wydaje Wam się, że pompa, wymieniacie pompa, dalej jest to samo. Od tego trzeba zaczynać, żeby nie iść w koszta, bo pompy nie są na dzień dzisiejszy tanie, od ponad 550 zł w górę, więc tutaj macie do zastanowienia się, do zrobienia. Ale jak najbardziej polecam zegary do mikropompki, do pomierzenia. Jak Wy to zrobicie, jak podłączycie, może Wam podpowiem. Myślę, że powiedziałem wszystko. Jeżeli coś, przez grupę można pisać, dzwonić do nas, bo też tam jest na grupie chyba telefon podany w pierwszym poście. Jeżeli coś, kontakt, nie ma problemu, pomożemy, podpowiemy, wyślemy. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.